Szykujemy warsztaty pod kątem Dnia Babci, Dnia Dziadka. Także są serducha, są bryloki, są domki. No i różne pomysły dzieciaki w prezentach robią, także super zabawa. A jak sobie radzi młodzi stolarze? No świetnie, jest niezły narybek się nam tutaj w gminie szykuje, jeżeli chodzi o młodych stolarzy. No i duże zainteresowanie, a przede wszystkim sprzętem, wiertarkami, wierceniem, także wszyscy tutaj powinni być zadowoleni. Dziewczynki też? Dziewczynki tak samo się wkręcają, nawet często bardziej niż chłopcy. Także udzielają się artystycznie i fajnie. Fajna zabawa. A powiedz, to sama to serducho wycinałaś z drewna, czy już takie dostaliście? Jakie zadanie mieliście do wykonania? Zrobić to dla babcia albo dla dziadka, ale zrobiłam dla mamy. Medal dla mamy za pierwsze miejsce, że jest taka opiekuńcza, fajna. To. I domek dla babci. Fajne. Zrobiłam taki brylaczek. A jest jeszcze serce, taki domek i taką medal. Robiliśmy z drewna takie fajne rzeczy, na przykład bryloczki na dzień babci i dziadka. Trudne zadanie? Nie. Przypisu mieliśmy na wydrukowane na kartce i po kolei. Najpierw suche, później mokre. W domu też tak pieczesz? Nie, zupełnie nie. Nie, ale czasami pieczę. I fajne zajęcia. Laurki dzieci robiły sobie później te kwiatki. Tam o zaraz ci pokażę. Ludzika Lego białego. Zrobiłam już jednego, robię dla mojej kuzynki i dla siebie. I to polega na tym, że to jest taki zwykły wygląd, jak taki długopis, jak taki, nie wiem jak to można nazwać. I tutaj się wkłada taki plastik, nie wiem, już się trochę kończy. I to się po prostu tutaj roztapia i można z tego formować różne ludziki. I różne kolory. Tak? Tutaj mamy kolory. Obsługujemy 12 świetlic wiejskich. Na terenie tych świetlic prowadzimy warsztaty z robotyki programowania na klockach Lego, rysunku długopisem 3D oraz dodatkowo mamy drewniane klocki architektoniczne, które są takim właśnie wypełnieniem czasu, ale bardzo fajnie uczą dzieciaczki pracy w grupie, zabawy wspólnej. To jest bardzo ważne, tak? Na rozgrzewkę mamy drewniane klocki i potem zresztą od tego, jakie tam gdzieś mamy właśnie warsztaty, czy robotykę programowania, właśnie czy długopisy 3D, siadamy sobie i robimy to co jest właśnie tutaj zaserwowane na świetlicy. Naprawdę jestem bardzo pod wielkim wrażeniem, ponieważ tutaj widać, że te dzieciaczki są posłuszne, przede wszystkim grzeczne, ale chcą się rozwijać, chcą pracować, są bardzo chętne do pracy, także jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem i jak najbardziej jeszcze przyjedziemy tutaj z wielką chęcią na kolejne warsztaty. Fajnie. Fantastycznie. Bardzo fajnie. Ekstra.